Zasysać zboże. Ma to być bardziej pusto niż w mojej głowie. I to biegusiem. Siano też zebrać. Wszystko przebiega zgodnie z planem, wasza potworna wysokość. Tak. I wszystko za darmo. Jeszcze troszkę ziarna, szczypta siana. I jak zwykle nadmiar motomyszy. Oto i bohaterowie. Zawsze ktoś staje nam na drodze. Pozostaje nam tylko jedno. Przejść górą. Papa myszki. Motomyszy z Marsa. Opera za trzy myszy. Odbijaj. Koniec żniw. To zakała jedna. Szybko, natychmiastowy odwrót. Zawsze wychodzimy w najlepszym momencie. Ruszaj. Nieładnie. Patrzcie, gruba zbierze nogi za pas. Nie na długo. Zrobimy z niego zapiekankę. Na trzy. Świerzbił mnie palec. Zapowiada się wspaniale. Rozkoszujmy się tym. Co robisz, głupcze? Patrzcie, latająca ryba. Rzadkość w tych okolicach, zwłaszcza taka utuczona. Zboże do silosów. Upewnijmy się, że tam zostanie. Tak trzeba. Zrobię sobie wakacje. Jestem wykończony. Radny skaże mnie na odchudzanie, jeśli nie dostarczę zboża i siana. Może, wasza serowość, kupimy co potrzeba? Nie. Te chomiki kosztowały mnie fortunę i jestem teraz w dołku. Muszę im jakoś uciec. Szefie, chyba pojadę na wakacje. Co ty wygadujesz, zgniły muszczku? Wie pan, wakacje, łono natury, świeże powietrze, fioletowe góry, otwarte niebo i faliste zboża. To jest odpowiedź. A jakie było pytanie? Jak zdobyć zboże i siano dla Plutarka, unikając jednocześnie tych chomikowatych zmotoryzowanych? Gotuj laboratorium, doktorze, i wystaw wieżę na sprzedaż. Firma Limburger przenosi się do Kansas.
Kansas, piekarnia całego kraju. Wkrótce całe to zboże będzie moje. Najpierw pszenica, potem jęczmień i fasola. Proszę, tylko nie fasola. Kiedy wyślę całe ziarno na plutarka, farmerzy zbankrutują. Dzięki temu będę mógł kupić hektary za grosze. A wtedy rzeka ziemi popłynie na plutarka. Świetny plan. Prawda, że miejscami jest diaboliczny? Nawet jeśli te myszy nas znajdą, nie zdołają wspiąć się na wysokie progi naszej posiadłości. Czy twoje zbiry są gotowe do lotu? Jasne, szefie. W drogę! I niech Plutark będzie dla was łaskaw. Nadajemy na żywo z Kansas, gdzie farmerzy donoszą o tajemniczym zniknięciu zbiorów. Patrzcie. Nic nie rozumiem. Przyszłam dziś rano na pole i niczego nie było, a w powietrzu śmierdziało zgniłą rybą i zdechłym skunksem. To dlatego tutaj go nie czuć. Rabuje narodową piekarnię. To jeszcze nic. Robi to z powietrza. Powinniśmy przemodelować mu tę rybią twarz. Niezły pomysł, tylko jak? Racja. Ser jest tysiące mil stąd i jeszcze kilka nad ziemią. Mam tu coś, ale jeszcze ich nie przetestowałam. Mogą być niebezpieczne. Mówisz, jakby to był problem. Wytaczaj. Okazja w sam raz na test. Zapomniałam o waszej pewności siebie. Jak ja się dałam na to namówić? I tak jest to najbezpieczniejszy środek lokomocji. Zwłaszcza z tobą za sterem. Trzy motowydry na tym samym pułapie, wasza gazowa wymiotniczość. A niech to, ani chwili spokoju. Tłuszczec, zbiry. Alarm. To dopiero podróż. Zapomniałam o torebce w razie choroby lokomocyjnej. Trzymaj się, dolecimy na ziemię w jednym kawałku. Mniej więcej. Rozkład lotów uległ właśnie zmianie. Puści bandyci na 12. Rozpylić mi te motomyszy. Czas na test w warunkach bojowych. Ale najpierw zrzucimy ładunek. Oberwiesz za to wini. Nie ujdzie wam to na sucho. Wylatające szczury. Wyserował nas na szaro. Tłusko skrzydły na ogonie, uważaj. Nie lubię takich numerów. Może odpalimy im małe ostrzeżenie? Katapultować się! Więc tu miałem kanapki. Uh-oh.
Pozwól, że wyciągnę do ciebie pomocną dłoń. Tyle razy już cię ratowałem, że chyba ci to zbrzydło. Jeszcze raz mnie upuścisz i będziesz musiał ratować sam siebie. Obiecam, kicacanki. Lądujemy, musimy się uwinąć z naprawą naszych latawców. A tłuściec? Nic mu nie będzie. Zaraz dołączę do rodzinki. Wy, planetarne szkodniki. Tyle już pracuję dla szefa, że zaczynam nawet śmierdzieć jak on. Czyżby zapachniało zwycięstwem? Czy moje cierpienie kiedyś się skończy? Zagrzmiałeś, powietrzna syreno? Wymyśl pojazd, którego te paskudy nie będą mogły zestrzelić. Twe życzenie jest dla mnie rozkazem, powietrzna królewskość. Przyszło mi do głowy kilka usprawnień. Mogłabyś usprawnić radio, odbieram tylko muzykę country. Uwaga, farmerzy! Odnotowano kolejne przypadki zniknięcia zbiorów. Ole, jaki smrodek, wznowili działalność. Musimy lecieć. Otworzyć przepustnicę. Niech gra muzyka i gaz do dechy. Limburger na pewno ma jeszcze kilka asów w śmierdzącym rękawie. Lepiej popracuje nad nowymi usprawnieniami. Dobry jestem. Szef będzie ze mnie dumny. Kretyn. Jeszcze dwóch i będę asem. To już tylko formalność. Zaczadzimy ich! Motomyszy znów chcą mnie wyzwać na powietrzny pojedynek. Wytknij im ich błędy. Z przyjemnością, wasza zimnokrwistość. Te wspaniałe myszy w swych wspaniałych samolotach. To jest coś. Nie ma świateł, znaków drogowych, ograniczeń prędkości. Już nigdy nie zstąpię na ziemię. A co to? To są właśnie kłopoty i to duże. Wyczuwam turbulencję. Może jakoś je wyrównamy. Pudło. Nikt o mnie nie pamięta. Jest źle. Jest pokryty plutarkiańskim pancerzem. Tylko na to was stać? Teraz moja kolej. Zachowajcie spokój. Kapitan Vini kontroluje sytuację. Niedobrze. Charlie coś wymyśliła. Wracamy do bazy. Uwielbiam, kiedy tak mówi. Sukces! Długo czekałem na ten moment. Mój geniusz zatriumfował. Gratuluję, doktorze. A teraz czas na zbiory. Słyszeliście? Do roboty. Cóż za piękny łańcuch zwycięstw.
A najlepsze jest to, że dzięki doktorowi te latające futra nic nie mogą wskórać. Kansas będzie moje! Zwycięstwo murowane. Praktycznie urodziłem się zwycięzcą. To powinno wystarczyć. Szybkość, moc i siła ognia. Jesteś wspaniałą kucharką. Jest tylko jeden problem. Ten silnik dużo pali, a to oznacza, że macie tylko 3 minuty lotu. 3 minuty na rozwalenie im łbów, wysadzenie wszystkiego w powietrze, odebranie zboża i uratowanie Kansas? Żaden problem. Spieszcie ich! Niech gra muzyka i grzmią silniki. Dobra robota, Charlie. Łukasz ich. Z przyjemnością, wasza książęca serozgniłość. Rozwalić ich, rozwalić. Mam dla ciebie lekarstwo. To się nazywa latanie. Nienawidzę tych futrzaków. Stratosferyczne motomyszy górą. Nie chciałbym sprowadzać cię na ziemię, ale kończy się paliwo. Koniec rozgrzewki. Lecimy po złoto dla zuchwałych. I nasiona. Prędkość wypadkowa. Skaczemy na 3. Straciłem całe zboże. Jeśli ten wyjątek potwierdzi regułę, moja forteca powinna wkrótce znaleźć się na ziemi. Zawsze lubiłem odchodzić w chwale. To chyba twój znak firmowy. Przyznam, że dobrze znów stąpać po stałym gruncie. Wielki ser raczej by się z tobą nie zgodził. Pokój wam, obywatele. Szefie, świetnie pan wygląda. Schudł pan... Czyżby to nowy płyn po goleniu? Zamknij się. Opracowanie wersji polskiej Artur Nowak. Czytał Tomasz Knapik.